Przebudowa ulicy Śląskiej trwa od czwartego kwartału 2010 roku. Prace zostały rozpoczęte w związku z komunikacyjnymi trudnościami panującymi dotąd na tej drodze. W czwartek 10 lutego prace przy przebudowie ulicy Śląskiej wchodzą w decydującą fazę. Wyłączony z tego też powodu zostanie fragment ulicy Śląskiej. Do kierowców apelujemy, by baczną uwagę zwracali na znaki drogowe i korzystali z wytyczonych objazdów. Objazdy będą prowadzone ulicami Westerplatte, Bystrzycka, Kraszowicka, Przyjaźń, Słowiańska i Pionierów Ziemi Świdnickiej. Inna możliwość to objazd ulicami Westerplatte, Plac Wolności, Aleja Niepodległości i Sprzymierzeńców. Zakończenie remontu planowane jest na lipiec 2011 roku. Włodarze Świdnicy apelują o cierpliwość. Warto poczekać, bo w związku z modernizacją ulica zostanie poszerzona do 7 metrów, wybudowane zostaną chodniki oraz powstanie ścieżka rowerowa. Ponadto drogowcy przebudują rondo do 40 metrów.